chcesz życzyć nauczycielom w ich dniu? Nauczycielom życzymy szczęścia, pomyślności, powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym, lepszych uczniów, żeby się uczyli, no i szybkiego przejścia na emeryturę. Zdrowia, szczęścia, pieniędzy i miłych uczniów. Żeby byli bardziej cierpliwi. Wszystkiego najlepszego, żeby uczniowie ich szanowali i żebyście tak za mną nie ganiali i za nimi też, nie? Żeby dalej uczyli tak, jak uczą, najlepiej, jak potrafią. Wielu lat w tej szkole. Szczęścia i dobrych uczniów. Takich lepszych niż my, którzy się uczą. Wszystkiego najlepszego i odpoczynku od nas jako uczniów. No wszystkiego najlepszego. Jednego jeszcze zera do pensji, żeby było. No oczywiście, żeby podatków większych nie było przy okazji. Ale żeby mieli, że tak powiem, spełnienie z nas. Żeby pani Gryniecka doczekała się chwili, że dostanę dwójkę z matematyki. No i ogólnie wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim tego, żeby więcej czasu przeznaczyli na odpoczynek. Co życzysz wszystkim pracownikom szkoły w Dniu Edukacji Narodowej? Dużo szczęścia, pomyślności, zdrowia i żeby nie wyglądali tak jak ja. What is real and what's obscene? So you gotta make do with the luxuries bestowed upon you. Make do with the dreams you have the right to pursue. And make do with the love that's all around you. Make do. W ilu szkołach już ksiądz pracował? Uczyłem jeszcze w technikum, w szkołach zawodowych, w gimnazjum i w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Jak długo jest pani nauczycielem? Od 2004 roku uczę. Jak zaczęła się pani przygoda z nauczaniem? No chyba standardowo, po prostu skończyłam studia i pomyślałam sobie, że to może być niezły kierunek i tak się zaczęło. Łatwiej jest uczyć ludzi o Bogu w kościele czy w szkole? Łatwiej jest mówić o Bogu w kościele, bo to zazwyczaj ksiądz mówi do ludzi, a w szkole wiadomo, bardzo często jest to dyskusja z młodymi ludźmi, więc czy trudno? Na pewno inaczej, nie trudno. Czy uczy pani jeszcze w jakiejś szkole? Nie, tylko w tej szkole i w szkole dla dorosłych. A zaczęła pani nauczanie od ekonomika czy od innej szkoły? Nie, po studiach rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej. Wtedy tak się mówiło, że jeśli ktoś poradzi sobie w szkole podstawowej, to na pewno sobie już poradzi. Taka jest prawda, rzeczywiście. Zaczęłam wtedy uczyć w klasach 7 i 8 i to było spore wyzwanie dla takiej młodej studentki. Czy Święto Edukacji Narodowej jest również świętem księdza? Oczywiście, jak najbardziej. Jestem nauczycielem, pracuję w szkole, więc także to jest moje święto. To wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Czy to prawda, że pani nie uznaje tego święta? And still be true, still be true, and still be true. So you gotta...